Easy no, no need if you go down. Broke that run that just away. Dzień dobry, mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z naszą absolwentką Katarzyną Trawińską-Maj, która razem z mężem Adamem założyła kawiarnię klimatyczną, w której właśnie siedzimy. Skoro zgodziłaś się z nami porozmawiać, to podejrzewamy, że masz sentyment do dawnej szkoły. Jak wspominasz te lata? Wspominam? W sumie bardzo dobrze. Nie wiem, akurat liceum i... Znaczy czas liceum i czas studiów to były takie, myślę, że jeden z lepszych okresów w moim życiu i no wiadomo, ten pierwszy okres to taki początek, może takie coś nowego, ale myślę, że ten drugi i trzeci rok, trzeci mimo jakoś tak matury bardzo mi się podobał i fajni ludzie, jakoś tak dużo dojrzalsi niż gdzieś tam w gimnazjum i wiadomo, no to osiemnastki już i tak dalej, no taki bardzo fajny okres i wydaje mi się, że bardzo dobrze go wspominam. A w którym roku ukończyłaś liceum? W 2010. Chyba tak. Dawno też. I na jakim profilu byłaś i kto był twoim wychowawcą? Na biochemię byłam i pani Żebrowska była moim wychowawcą. I jak wspominasz klimat szkoły ogólnie i czy zapadły ci w pamięć jakieś wydarzenia szkolne? Nie wiem, to było tak dawno. Znaczy ogólnie klimat mi się podobał i mówię, że jakoś tak klasa dosyć fajna i ogólnie no ludzie i tak dalej. A czy jakieś takie konkretne wydarzenia? No, no nie wiem, chyba tak, no ciężko tak teraz sobie tak nagle coś przypomnieć. No, myślę, że dużo jakichś takich fajnych wspomnień było i tak ciężko, żeby tak... No nie wiem, nie umiem jakoś tak jednej rzeczy sobie tak przypomnieć. A jaki był twój ulubiony przedmiot, a którego nienawidziłaś? Nienawidziłam. Znaczy, lubiłam na pewno biologię, bo to tak już gdzieś od gimnazjum, gdzieś tam jakieś olimpiady i tak dalej, i w liceum też to na pewno taki jeden z ulubionych. A znaczy nie miałam, bo takiego, którego nienawidziłam, ale fizyki za bardzo nigdy nie rozumiałam i... I jakoś tak, jeszcze pierwszy rok, jak były te powtórki z gimnazjum, to okej, ale już potem to tak niekoniecznie. I czy masz jakieś metody na naukę i jak się przygotowywać do matury? Metody na naukę? No nie wiem, chyba trzeba się po prostu uczyć. Ale no myślę, że jednak w liceum też warto po prostu skupić się na takich tych przedmiotach, które... Wiem, że na początku może ciężko wiedzieć, co się chce zdawać na maturze, ale jak już się mniej więcej ma jakiś taki zarys, co chcemy robić albo co chcemy zdawać i w czym jesteśmy dobrzy, to myślę, że bardziej się skupić na tym, niż uczyć się wszystkiego, bo nie wiem, no, są takie przedmioty, które niekoniecznie są istotne. I myślę, że no, bardziej się skupić na tym po prostu, co jest dla nas ważne, bo czasami nie jesteśmy też w stanie nauczyć się super na wszystko. Więc jak myślę, że po prostu, no nie wiem, bardziej byłam zainteresowana tą biologią czy chemią, no to bardziej się na tym starałam skupić. No chociaż ja akurat, nie wiem, no starałam się ogarniać wszystko, ale wiadomo, że to różnie bywa. Czasami, no nie wiem, jak nie była jakoś bardzo dla mnie istotna geografia, no to też jakoś super się na niej, nie wiadomo, jak nie skupiałam. A jeśli chodzi o maturę, no to... Po prostu też, no głównie, no nie wiem, jakoś tam polski to stwierdziłam, że no co, zdam, raczej nie, ciężko jest. Z matematyką też raczej nigdy nie miałam problemu, więc no chodziłam tam na jakieś te zajęcia, gdzieś tam były jakieś dodatkowe dla nas, no to coś tam powtarzaliśmy, no to głównie takie zajęcia, plus trochę sobie tam przypomniałam te główne działy i tyle. Na akurat angielski to też tam chodziłam gdzieś dodatkowo, więc jakieś robiliśmy te różne arkusze maturalne i tak dalej, to
I dużo rozmawialiśmy właśnie, więc myślę, że to już tam też się tym jakoś nie przejmowałam. No i najbardziej mnie zdecydowała ta biologia i chemia. No to po prostu chemia, no to wtedy Witowski, po prostu siedziałam z tymi dwoma książeczkami chyba i rozwiązywałam wszystkie zadania, ile tam, nie wiem ile ich było, ale dużo. Ja po prostu wszędzie ze sobą zabierałam i liczyłam wszędzie. A biologia, no to też chodziłam akurat dużo na te zajęcia dodatkowe, też jakieś tam te arkusze dużo rozwiązywaliśmy, no i też uczyłam się na bieżąco. I a jakichś konkretnych rad chyba złotych nie mam. Po prostu trzeba trochę przysiąść do tej nauki. Ale myślę, że skupić się warto na tych właśnie głównych jakichś przedmiotach i na wszystkim. Dobrze. A czy idąc do liceum, już wiedziałaś, co chcesz robić w przyszłości? Już szłaś z takim zamierzeniem, że o, chcę prowadzić w przyszłości kawiarnię, czy po prostu na spontanie? I czy dopiero to się narodziło po drodze, gdzieś tam? Nie, jak byłam w gimnazjum, miałam wybierać profil, to szczerze mówiąc nie wiedziałam w ogóle, gdzie chcę iść. Nie mówiąc o tym, że nie wiedziałam, co chcę robić. Po prostu stwierdziłam, że no, biologię lubię, no to szukałam dalej jakieś tam profili, jakie są z biologią. No to właściwie jedynie biochem, biogeo, no geografia to raczej nie. No to stwierdziłam, że te, no chemia w sumie też może być, więc najbardziej mi pasowały te biochem i właściwie, no miałam potem jakieś tam też te inne wybory, ale dostałam się na ten pierwszy, więc tak zostało, ale absolutnie nie miałam pojęcia, co chcę robić jeszcze. A to od razu tak chciałaś iść do Sienkiewicza, czy brałaś coś jeszcze pod uwagę? Pierwszy wybór był Sienkiewicz, więc tam chyba miałam biochem, chyba też matfiz, ale to chyba bym tam nie wytrzymała. No raczej takie ścisłe gdzieś tam szukałam. No potem chyba jeszcze składałam na Kaliską, ale też jakiś tam biochem. Już nie pamiętam dokładnie, ale no ale zostałam się na ten pierwszy, więc cieszyłam się z tego. A jaki wybrałaś kierunek studiów i czego polecasz? Byłam na dietetyce na Uniwersytecie Medycznym. Znaczy poszłam tam, bo chciałam i faktycznie się dostałam. Wiadomo, gdzieś tam najpierw, oczywiście na biochemię, to medycyna i chwilowo też tak myślałam. Myślałam też o stomatologii, ale w sumie stwierdziłam, że nie do końca mnie to kręci i wolę iść, no w sumie chciałam iść na tą dietetykę, jakoś tak w trzeciej klasie stwierdziłam, tak analizując te wszystkie przedmioty, stwierdziłam, że w sumie to mnie interesuje i poszłam. Czy polecam? No wiadomo, są różne przedmioty też takie, no ciekawsze, mniej ciekawe, jakieś beznadziejne czasami, więc wiadomo, te takie kierunkowe, no to podobały mi się, te nie wiem, jakieś mikroekonomie, jakieś tam, nie wiem, już mniej. Akurat, no jeśli chodzi o Uniwersytet Medyczny, podobało mi się to, że mieliśmy dużo zajęć z pacjentami, gdzieś tam w szpitalach i akurat to mi się podobało. No wiadomo, znaczy, czy polecam? No myślę, że jakoś tak nie znalazłam sobie jakoś innego kierunku, który by mi odpowiadał, więc jak dla mnie mi pasował, no wiadomo, zmieniłabym pod różnym względem może wiele rzeczy gdzieś tam, ale w sensie prowadzenie zajęć, może prowadzących i tak dalej i podejście może czasami do nas i tak dalej. Ale bo dużo jednak mieliśmy z lekarzami typowo, a nie z dietetykami, co mi akurat przeszkadzało. I oni zawsze uważali, że my więcej sami wiemy na temat diety niż oni, więc to gdzieś tam na koniec odsuwali zawsze. Ale no, myślę, że jak ktoś chce robić coś w tym kierunku, no to myślę, że mogę polecić. Wiesz, studia w ogóle fajny okres, więc w ogóle polecam studia. A ty masz jakieś fajne wspomnienie z tym tymi studiami, z tym okresem, jak już zaczęłaś, że było fajnie? Fajnie? No, wiadomo, no wyjeżdża się z domu, znaczy ja akurat studiowałam dziennie i mieszkałam w Poznaniu. No to tak człowiek zeznaje trochę życia, jest młody, dużo imprez. Wiadomo, że też sporo nauki, ale jednak no taki fajny okres, no całkiem nowi ludzie, nowe jakby, no człowiek trochę musi się usamodzielnić. Sam mieszkać, sam sobie, nie wiem, wszystko ogarnąć. No i takie, wiadomo, trochę się człowiek czuje doroślej, ale no mówię, że głównie taki, no
Nikt wiadomo też nie kontroluje nas. Musimy sami się trochę kontrolować, ale właśnie to nie wiem. No właśnie nowe znajomości, nowi ludzie, jakiś taki nowy całkiem okres, bo też na studiach różne struktury inaczej, tak? Musimy sami sobie, odpowiadamy sami za wszystko i nikt tam nas nie będzie cisnął do nauki i tak dalej, bo to już my za siebie odpowiadamy. Ale no właśnie myślę, że takie te nowe znajomości, ludzie i imprezy i taki nowy klimat, myślę, że tu mi się głównie podobało. Czy wiedza zdobyta na tych studiach przydaje się teraz w prowadzeniu kawiarni? Myślę, że tak, bo... Znaczy, to jest akurat no, kawiarnia taka nietypowa, na pewno jak na wrześnie. I trochę się bałam ją, szczerze mówiąc, otwierać, bo nie wiedziałam, jak to pójdzie, bo w Poznaniu jest tego dużo. No a wiadomo, tutaj akurat mamy różne produkty, znaczy wszystko jest bezglutenowe, mamy dużo bez cukru, bez mleka, bez jaj, jakieś wegańskie, różne. No i myślę, że gdybym nie miała, znaczy ja po prostu patrzę tak pod kątem na tych klientów, którzy do mnie przychodzą, trochę jak tak na pacjentów, no wiem, że oni po prostu czegoś, no są różni ludzie, ale wiele osób no, nie dopytuje, co tam konkretnie im jest, jak przychodzą, że chcą bez mleka czy bez czegoś, ale wiem, że no, no patrzę trochę tak na nich pod kątem medycznym, że wiem, że jakie mogą mieć też wynikać zagrożenia z tego, że jeśli oni zjedzą to mleko, jeśli nie mogą, bo mogą mieć różne jednostki chorobowe, czy jakieś alergie i na przykład no, silne reakcje na to, jeśli zjedzą i nawet jakieś tam śladowe ilości mogą im szkodzić i no myślę, że tak, no też, więc jeśli chodzi chociażby o to, że właśnie takie alergie i tak dalej, po prostu jak ktoś nie ma pojęcia, jakie są no, objawy, jakie są zagrożenia tego, że ktoś coś zje, czego tak naprawdę nie może z różnych względów, no to też nie zdają sobie sprawy, że o trochę, bo ja wiem po sobie, jak ja na przykład nie mogę glutenu i dużo osób gdzieś tam, no co zjesz trochę, co ci się stanie, albo no, no różne tam, że nie zdają sobie w ogóle sprawy, że nie można nawet jakichś tam okruszków, jakichś tam śladowych ilości, nawet jak jest na opakowaniu, że może zawierać śladowe ilości, więc no akurat tu się staram dbać, żeby wszystko było tak, żeby jak ktoś po prostu przyjdzie, to no, nie mógł zarzucić, że coś tam, cokolwiek mu zaszkodziło i myślę, że no, gdybym nie miała takiego wykształcenia, nie miałabym też wiele tam wiedzy i podstaw do tego. No poza tym wiadomo, też jakoś w trakcie studiów zainteresowałam się wieloma jakimiś tam wieloma nowinkami, w sensie interesowało mnie to, więc sama sobie szukałam wielu rzeczy, interesowałam się. Więc jakichś produktów i tak dalej, które no, teraz też używam i tak dalej. I po prostu no, myślę, że to jest akurat taka dietetyka mi potrzebna. Po prostu tak bardziej w praktyce niż nie w teorii, że układam tę dietę, ale tak no, właśnie w takiej praktyce, co mi się w sumie dużo bardziej podoba. Przynajmniej nie muszę siedzieć przy komputerze i układać tych diet typowo, bo bym no, na dłuższą metę mnie to nudziło po prostu i cieszę się, że po prostu tak bardziej w praktyce to robię, co robię. A skąd w ogóle pomysł na założenie kawiarni i czy początki były trudne i kto był dla Ciebie największym wsparciem wtedy? Skąd pomysł? Znaczy od jakiegoś, znaczy może tak, zaczęło się od tego, że zdiagnozowano mnie celiakię, czyli no, nie mogę jakby nawet śladowych ilości glutenu i jak to zdiagnozowano mnie, to po prostu taki szok, że Boże, ja nie mogę jeść chleba, nie mogę jeść ciastek, nie mogę jeść no niczego, gdzie są właściwie zboże, tak? Czyli żadnych słodyczy, nic, nie pójdę sobie do sklepu i niczego właściwie nie kupię, makaron, chleb, ryb, no właściwie no i mówię to tak, mówię kurde, że jak ja w ogóle będę żyć? No i tak z czasem po prostu zaczęłam, nawet nie wiem, no ale po prostu chyba zaczęłam jakieś sobie tam różne rzeczy kombinować, bo musiałam, żeby móc tak jakoś normalnie funkcjonować, bo gdzieś, żeby wyjść normalnie ze znajomymi, no to już było raczej ciężko wyjść sobie na miasto i coś zjeść. No to wiadomo, trzeba było dużo rzeczy w domu, sobie jakiś chleb upiec. Wiadomo, można teraz dużo rzeczy kupić, ale niekoniecznie one są dobre po prostu, ani w smaku, ani w składzie. I jak no, zaczęłam kombinować, coś tam piec, robić, jakoś tak, no, potem coraz więcej, coraz bardziej mnie to jakoś tam gdzieś wkręciło.
Potem już dużo znajomych już znało mnie z tego, że ja tam uwielbiam takie rzeczy robić. Potem jakoś tak się zaczęło, że gdzieś tam już nawet po rodzinie, po znajomych coś tam piekłam i tak dalej. No wszystko, w większości jak trzeba było na jakąś imprezę rodzinną, no to ty upiecz torta bez glutenu, to żeby zawsze było pewne, że już nikt się nie musiał martwić, że no, o mnie, w sensie zawsze tam, że ja nie będę mogła jeść, więc zawsze mnie do tego delegowali, że ja zawsze zrobię, no jakoś tak, wiadomo, wszystkim zawsze smakowało, więc to takie motywacyjne było, że chciało się więcej, więcej. Plus tam, nie wiem, gdzieś tam dietetyka, to tak starałam się różne tam też fajne inne rzeczy robić, jakieś takie fit, nie fit, no różne, z różnym wykorzystaniem różnych produktów, no i tak, nie wiem, no później, że jak byłam na studiach, tak myślałam, co chciałabym robić, no to zawsze raczej myślałam w takim kontekście, że chciałabym coś tak, albo jakieś warsztaty, albo w ogóle, no takie praktycznie coś, bo niekoniecznie właśnie siedzenie przy komputerze i kładanie diet. No i tak, no potem od jakiegoś czasu tak, no gdzieś tam mi się w głowie marzyła taka właśnie kawiarnia i już nawet sobie zawsze planowałam, co kiedy będę w niej miała i tak dalej, ale to były takie marzenia, miałam wrażenie, no jakieś nierealne. No i w sumie potem jakoś tak już pracowałam w Poznaniu i tak typowo na układanie diet, ale też no trochę takie było to męczące, szczerze mówiąc, no same te dojazdy i tak dalej. Nie wiem, kiedyś w gazecie tak przypadkiem zupełnie zobaczyłam ten lokal i tak to wtedy się jakoś tak, nie wiem, taka narodziła myśl i że kurczę, może teraz, może, ale to było takie totalne, no szczerze mówiąc, no, takie, coś się we mnie tak obudziło, że kurde, może, ale wiedziałam, że to potrzeba dużo nakładów finansowych, w ogóle, że to jest takie, kurczę, jakieś, nie wiem, może głupie, może jakieś totalnie nierealne i no tak przyjechałam po prostu zobaczyć i tak dalej, spodobało mi się. Gdzieś tam no rodzina mnie, najpierw też to tak podchodzili do tego, sami nie wiedzieli, ale potem dużo osób mnie wspierało i mówiło, że no kiedy jak nie teraz i tak dalej, i bardzo rodzina i przyjaciele i mąż i jakoś tak no, myślę, że bez tego wsparcia też było mi ciężko, bo no jak każdy mówił, no co ty, to jest bez sensu, no to pewnie nie, ale potem sama stwierdziłam, że kurde, jestem młoda i no pewnie jak teraz się nie odważę, to nigdy, a jak nie spróbuję, to też się nie dowiem i będę pewnie całe życie żałować, że miałam takie marzenie, miałam taką możliwość i nie spróbowałam tego i myślę, że bym sobie wyrzucała, a tak no spełniłam jakieś tam swoje marzenie i myślę, że jestem z siebie bardzo dumna i cieszę się, no. Nie wiem, jak długo dam radę, jak to wszystko, ale na razie się w miarę kręci i cieszę się i no, nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Tak, bardzo tak, tak. Warto postawić na jedną kartę, zaryzykowałaś i się opłaciło, jesteś teraz zadowolona z siebie. Dobrym skutkiem. Najważniejsze. A jakie masz rady dla nas? Dla uczniów, którzy chcą otworzyć własną działalność albo nie mają w ogóle pomysłu na to, co mogą robić w przyszłości i teraz będą chodzić do matury i nie wiedzą, co zrobić. Znaczy, jak gdzieś podchodziłam do matury, też szczerze mówiąc, nie do końca wiedziałam. Wiedziałam, jakie chcę studia, ale nawet nie wiedziałam, czy się dostanę i tak dalej. Ale no myślę, że trzeba... Znaczy, jakoś tak rozwijałam się zawsze w tym kierunku. Znaczy gdzieś tam od początku, nie wiem, od tej, robiłam to, co jakby, to w czym w miarę byłam dobra i to, co lubiłam, że na przykład, nie wiem, lubiłam tą biologię i tak dalej, potem przeszłam na ten biochem, potem na tę dietetykę też z tym związaną i jakoś tak wydaje mi się, że po prostu trzeba robić to, co się lubi i w tym się rozwijać, w tym kierunku i myślę, że może narodzić się z tego coś, co się po prostu będzie gdzieś tam w życiu się naprawdę pokocha i no po drugie, no jest, trzeba dużo jakiegoś takiego samozaparcia, odwagi trochę myślę i tak żeby się nie poddawać, bo żeby takie, no szczerze mówiąc i samo otwarcie działalności wymaga dużo pracy, dużo zachodu, jeszcze jak na przykład gdzieś tam też na przykład dotacje, no to jest jakieś wsparcie, ale dużo papierologii, dużo pilnowania terminów, żeby wszystko gdzieś tam donieść, dokładnie się zorientować co, jak, gdzie i
No i nawet no już po otwarciu to nie jest tak, że się otworzy i jest super, tylko trzeba wszystkiego samemu przypilnować i wszystko po prostu zależy wtedy od nas, niestety. I jakby jesteśmy sami, znaczy wiadomo, nie mamy wtedy szefa i nikt nam nas nie kontroluje, ale musimy my na 100% wszystkiego przypilnować. Ale no po prostu trzeba się nie poddawać, myślę, i jakoś tak, jak się nie będziemy poddawać i będziemy robić to, co chcemy i to, co lubimy i dążyli do tego, żeby właśnie to robić, a nie gdzieś tam iść na skróty, to myślę, że i tyle. To już chyba tyle. Wszystkie pytania. Przetrwałam. Ale jeszcze mam jedno pytanie. Aha, okej. Czy szkoła taka jak nasza, jak liceum, może ułatwić start w karierze? Czy to dało, czy... To by znaczy, czy nie mam porównania z innymi szkołami? Nie wiem, no, znaczy... Po prostu przeszłaś przez to jako kolejny etap, który trzeba... No tak, no w sensie, no poszłam do szkoły, wiedziałam, że muszę przejść i tak dalej, no wiadomo, no każdy jakby etap, no i ten licealny jest jakimś ważnym i myślę, no wiadomo, że dzięki tej szkole, nie wiem, zdałam maturę nauczycielom, no dzięki sobie, no nie wiem, wielu osobom, no nie wiem, zdałam maturę, potem poszłam na studiach i no na pewno w jakiś sposób mi pomogła i nie wiem, jakby się tam potoczyło, jakbym chodziła do innej i tak dalej, nie mam pojęcia, ale no nie wiem, dużo jakichś tam osób przyjaznych mam, nie wiem, jakieś przyjaźnie do tej pory, które też wiele osób z tych okresów mnie wspiera i do tej pory i może gdyby nie te osoby, też bym tego nie robiła co teraz, bo nie miałabym takiego wsparcia. Nie wiem, no nauczyciele też zawsze raczej, wiadomo, różni byli, ale wiele nauczycieli jakoś tam wspominam miło i też gdzieś tam mnie wspierali w tych okresie i no myślę, że no że na pewno był to jakiś tam nowy, kolejny etap, który no jakby był drogą do tego, co teraz robię. Chyba tyle. Tak, to by było na tyle. Dziękujemy bardzo Tobie za wywiad, za poświęcony czas. Sądzę, że ten wywiad bardzo dużo pomoże, na pewno komuś pomoże w podejmowaniu. Może komuś, na pewno komuś pomoże, kogoś zainspiruje do działań. Warto się nie poddawać, warto spełniać marzenia. I to było na tyle. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.